Witamy serdecznie. Witamy przede wszystkim naszego gościa, Andrzej Lech-Krize. Witam serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry. Proszę Państwa, to jest organmistrz, czyli człowiek, tu krótka lekcja języka polskiego. Organmistrz to nie to samo, co organista, bo organmistrz to budowniczy instrumentu, a organista dopiero wtedy może wkroczyć do dzieła, kiedy organmistrz wykona swoje, czyli zagrać. Tyle z lekcji z języka polskiego. Andrzej Lech-Krize jest organmistrzem, czyli budowniczym. To również Pana dzieło. Był Pan osobą nadzorującą ze strony miasta właśnie to wielkie wydarzenie. Tak, tym razem poproszono mnie o nadzór, nie o budowę, stricte rzemieślniczą. Budowałem nadzorując ten instrument dla miasta. Czyli wie Pan wszystko o tym instrumencie, zna Pan każdy zakątek i pewnie Pan również wie, ile złota poszło, bo tak, drodzy Państwo, to najprawdziwsze złoto wchodzi w grę. Mam nadzieję, że wszystko wiem o tym instrumencie, chciałbym przynajmniej tak myśleć. Tak, kilka liczb, 18 ton wagi, prawie 3000 piszczałek, pół kilo złota 24-karatowego, które zostało wcześniej przygotowane, zostało rozkute do bardzo cienkich płatków, które są jeszcze cieńsze od grubości ludzkiego włosa, mają 13 tysięcznych milimetra. Jest położone, zostały technologią na pulment. To jest najstarsza technologia znana w pozłotnictwie. Artefakty, meble w grobowcu Tutenchamona były tą samą technologią złocone. Czyli wszystkie te elementy, dekoracje rzeźbiarsko-snycerskie są pokryte najprawdziwszym złotem. Tak, tak, są pokryte najprawdziwszym złotem. Wcześniej pod nim znajduje się 20 kilka warstw gruntu, czyli kredy wymieszanej z klejem kostnym na gorąco i pokryte później glinką i złotem. 24. A to rzeczywiście wie Pan wszystko tak naprawdę. Czy te organy, ponieważ no, ich wiek ocenia się różnie, bo jedni mówią, są źródła, które mówią, że organy w tym kościele były już w XVI wieku, ale to jest powrót chyba do XVIII wieku. Tak, mamy wzmianki, że od XVI-XVII wieku były tu instrumenty, dwa nawet, na emporze muzycznej, bocznej i z tyłu. Ten instrument został wybudowany przez Martina Benjamina Liebehera w 1784. Został zainaugurowany. Prawdopodobnie poprzedni instrument był albo już stary, albo już nowe mody nastały i ludzie wierni chcieli mieć coś nowego, najbardziej modnego, dlatego też wybudowano nowy instrument tutaj. Zlecono go właśnie Martinowi Benjaminowi Liebeherowi. I to jest powrót właśnie do tego momentu? Tak, tak, to jest powrót do tego instrumentu, żeśmy chcieli powrócić z koncepcją tego organmistrza i żeby ten instrument w tym kształcie zabrzmiał tak jak wcześniej. I jak brzmi taki instrument, będziecie mogli Państwo przekonać się już dzisiaj, właśnie dziś w Lubinie, inauguracja tego przepięknego instrumentu, wyjątkowego, wyjątkowej sile, niosącego wyjątkowe emocje. Bądźcie tego świadkami.